Ach, witajcie serdecznie bardzo moi drodzy w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Identity. No i zaraz, czy ja przypadkiem wam czegoś nie obiecałem? A no właśnie, jako tako coś w rodzaju powrotu do regularności i tak dalej, co miało przyjemność być kurde zapowiadane w końcowych odmętach zeszłego roku. W końcowych dniach, miesiącach, ostatnich miesiącach minionego właśnie 2020. Gdzie to miałem przyjemność regularnie wypuścić Medal of Valor. Ostatnio odcinki Traintora, a potem jeszcze w grudniu odcinki Assassin's Creed Identity. Do piątego. Od drugiego do piątego. Przepraszam na chwilę, coś mi upadło. No ale w każdym razie. No i cóż, jak się okazuje, moje postanowienie związane z... zrodzone z pokonania wreszcie ostatecznie tego problemu egzystencjalnego. Mają przyjemność być jednak mniej lub bardziej. Mają przyjemność być krzyżowane przez inne rzeczy. Czy to w przypadku stycznia, to wykorzystanie pozostałych dni tego bardzo długich ferii trwających od któregoś tam grudnia do 18 stycznia. Ale właśnie. Zaś. No i przez to no, tam przechodzenie gry o Jasonie Bourne i odpoczywanie przy pomocy seriali tam na Netflixie. Zaś w przypadku lutego. No i właśnie tutaj jest już zawarta w opisie. No właśnie okazuje się, że problem egzystencjalny został pokonany, ale gdzieś tam z tyłu głowy są rzeczy z nim związane. No i ogólnie miałem przyjemność. No kurde. No nie potrafię tego opisać, bo ja nie jestem mistrzem psychologii, a przynajmniej raczej nie jestem takim super człowiekiem, żeby móc się spowiadać ze swoich problemów psychicznych przed widzami, chociaż no raczej się to udało w materiale podsumowujący 2020 rok. Nieważne. A raczej i tak ważne, bo wiecie. No właśnie ten problem egzystencjalny, który choć jest zażegnany, to jednak wciąż gdzieś tam z tyłu głowy. Gdzieś tam z tyłu głowy wciąż posiadam rzeczy z nim związane. Że też nie wspomnę. Chociażby takie. Których no nie dane mi było zrealizować w roku zeszłym, kiedy to miał on przyjemność ten stan trwać. Czyli na przykład zainteresowanie się popkulturowo historiami zwykłych ludzi, którzy zostają nieoczekiwanie nie wplątani w wielki ambaras i coś takiego. Itp. itd. No i ogólnie rzecz biorąc to mam ja przyjemność aktualnymi czasy z kolei i zaraz obok generalnie tego odczuwać chęć mentalnego odpoczynku.
Czyli no właśnie, no wszystko spoko, ale te przeklęte dodatkowe zobowiązania, które mogą zneutralizować, ja przepraszam bardzo, regularność, zabić działalność na tym kanale. Mogą przyczynić się do zabicia na nowo, do spartaczenia powrotu do regularności na tym kanale, przyczynić się do powrotu nieregularności na tym kanale. Którego to notabene jakiego powrotu, skoro aktualnymi czasy ten kanał głównie jest nieregularny. Także no przydałoby się wreszcie zakasać rękawy i wziąć się wreszcie do roboty. Czego niestety pewne rzeczy nie ułatwiają. Czego niestety, ale pewne rzeczy nie zdecydowanie nie ułatwiają. No cóż, taka sytuacja. Ale w każdym razie... Dzisiejszy odcinek oczywiście, tak samo jak poprzednie, zaczniemy od tutoriala. Tym razem takiego dotyczącego interakcji z cywilami. Jak możemy wyczytać? Both courtesans and monks are important allies that will help you complete a mission. Follow the objectives to learn how to make use of your allies of the streets. No dobrze. Teraz nauczysz się interakcji z... oraz mnichami. No właśnie, interakcji z cywilami. Zobaczmy, na czym to polega. Naciśnij start. No, dotknij, by rozpocząć. W tym samouczku nauczysz się, jak chować się w tłumie i tworzyć distraction. Czyli odwracanie uwagi. Zwracać uwagę. Aha. No i proszę bardzo, to mamy. Uprawiaczki najstarszego zawodu świata mogą cię ukryć i odwrócić uwagę twoich przeciwników. Naciśnij przycisk interakcji, by ukryć się wśród kurtyzan. Możesz wysłać kurtyzan, aby w celu odwrócenia uwagi celu w zasięgu. Dezorientowane cele nie będą cię widzieć. Panie? Proszę... O ten... Proszę o zaspokojenie tego pan... Panie? Proszę o zaspokojenie tego mężczyzny. To nie brzmi dobrze. Strażnik jest teraz zdezorientowany. Przekradnij się obok na strzeżoną arenę, póki on jest zdezorientowany. Super. Odblokowano nowy kodeks, kurtyzany. Odwróciłeś uwagę strażnika i niewykryty. Przeszedłeś. Okej, kolejne. Dołącz do grupy mnichów. Grupy mnichów can take you past guard position. Mogą pomóc ci przejść przez grupę strażników niezauważonym. Strażnicy nie wykryją cię tak łatwo, kiedy no właśnie, patrolu mnichowym. Guardsmen notice you inside a monk patrol. Strażnicy nie wykryją w patrolu mnichowym. Opuściłeś strzeżoną strefę. Dlaczego mnichowie się teraz na mnie patrzą? Okej, wyuczyłem się właśnie teraz interakcji z cywilami. In the crowd and distract guards. You have learned to hide in the crowd and distract guards. No właśnie, no typowy Assassin's Creed, ja przepraszam bardzo, jak przystało na ten teges. No i został jeszcze ostatni etap samouczka, który odblokujemy dopiero w późniejszych etapach rozgrywki, ja przepraszam bardzo.
No i dobra, teraz przejdźmy do fabuły. Płonące kartki, czy tam strony. Ostatnie miejsce miała przyjemność zakończyć się takim oto tekstem. Po tym jak mistrz kruków zapadł w śmierć z Koloseum, chyba raczej przeszedł do kraj... Raczej odszedł do kraj... Raczej... No właśnie, do krainy... Został odesłany, przeniósł się do krainy wiecznych łowów w Koloseum. Asasyni... Wykończyli resztę kruków... Wykończyli pozostałych kruków i zajęli Bald Weapon Merchant i zajęli ich Bald Weapon Merchant, musiałbym wpisać sobie w tłumacz, żeby zobaczyć co to znaczy. O nazwie Cirrus, która oferuje informacje in exchange for his life. Która oferuje informacje dotyczące... Oferuje informacje w odmianie jego życia. Odmianie dla jego życia. Co to znaczy Bald Weapon Merchant? A. Sprzedawca broni białej. Od sprzedawcy... I zajęli sprzedawcę broni białej... I zajęli sprzedawcę broni białej o imieniu Cirrus, który zaoferował informacje dotyczące zmian w jego życiu. No i w związku z tym dane nam będzie, jak dane nam jest wyczytać w celach misji... Śledzić księgowego, by ukraść jego ledger. Czyli księgę główną, oczywiście. A wyzwaniem tej misji jest pozostać na dachu podczas śledzenia księgowego. No, inny standard, no to też jest standard w Assassin's Creed, że śledzimy kogoś, że no przecież asasyni głównie przemieszczają się po dachach, więc oczywiście tego tutaj nie mogło zabraknąć. Także cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak lecić z tematem. O ile oczywiście wszystko się uda. As a new ally for the, of the assassins, jako nowy sprzymierzenie dla asasynów, Cirrus odkrył tożsamość księgowego żyjącego w Firenze. Mężczyzna pracuje je konkretnie dla cesarza Borgi. I jest w trakcie pisania specjalnej głównej książki, która mogłaby pomóc bractwu zniszczyć go i jego kruki. Nie wiem, czy... I tak swoją drogą, nie wiem, czy widzicie, ale tu się odbija reszta menu. W sumie. No, ale to tylko moje prywatne spostrzeżenia. Was pewnie nic to nie obchodzi, chociaż no, taka ciekawostka. Ale w każdym razie... Na tym placu Firenze już byliśmy. Byliście ostatnim razem, kiedy to... No właśnie. Residence of Bookkeepers Nearby. Avoid being detected. Unikaj bycia wykrytym. Jest! No dobra, śledzimy tupa. O nie, strzaniłem. Niech to!
Zeszłem na poziom ulicy, a to oznacza... Stay on the rooftops while telling the bookkeeper. Jeszcze raz. Niepotrzebnie przechodziłem na te drugie dachy. Okej, jeszcze raz jesteśmy w tym miejscu. No i moi drodzy państwo. Tutaj jest nasz księgowy. W zasadzie to po co ja się skradam na tych dniach, skoro wiadomo, że... Dokąd ty idziesz, kolego? Wow. Ha. Oczywiście nie może być tak prosto. Tam idziesz. No i co w związku z tym? No właśnie to. Okej, wygląda na to, że już dotarliśmy na miejsce. Ale chyba raczej nie będę ryzykować. Ale... No i dobra. Wygląda na to, że dotarłem na miejsce. Także nie pozostaje mi już nic innego, jak tam zejść. Oczywiście zabiwszy wszystkich strażników w okolicy, żeby nikt sobie nie myślał. No i misja zsynchronizowana. Tak jest. Uzyskano kolejny punkt. Yeah. Powrót do Animusa. The deciphered ledger's content confirmed the connection between Caesar and the crowds. The text also mentioned a man named Corvo, seemingly this master of crowds was wrong. No i dobra, kolejny etap, czyli pod czerwonym słońcem został właśnie odblokowany. Można nowy miecz uzyskać. No i zobaczmy. Odblokowaliśmy tak zwane outfity. Czyli możemy dowolnie ubierać naszego asasyna. No właśnie, odblokowano slot na outfity, przy czym ja się tak zastanawiam. Gdzie on tak naprawdę jest? Ford.
wszystkie. Co? Unlocks location. You can now play contracts in this location. Nota. To ma same plusy. Okej, przydałoby się więc sprzedać to i owo. To nie uda, bo sieci lubi się buntować. Ale proszę bardzo, wszystko fajnie na luziku. No właśnie. No ubrania, ale można też coś wykombinować. No i jeszcze może sobie przecież te skill punkty aktywuję. No bo przecież właśnie, no. Jak się okazuje, skill punkty można aktywować za określoną sumę pieniędzy. Jak się akurat okazuje. A przydałoby się tego Silent Daggera wyrobić już w ostateczności. Także pyk! I już wymaksowana została ranga. A jeżeli chodzi o to, to oczywiście te pyk. No i niestety tutaj pojawia się problem. Bo trzeba zarobić te dodatkowe pieniądze. A niestety wątpiłbym, aby teraz mi cokolwiek starczyło. Ale spokojnie, wszystko da się jeszcze załatwić. Podczas gdy tymczasem... No i to by było na tyle w tym odcinku, moi drodzy państwo. Wykonaliśmy sobie kolejną misję fabularną. W której tym razem dane nam było typowo po asasyńsku śledzić gościa powiązanego z templariuszami i skrywającego pewne fakty, które są dla nas bardzo pożyteczne. A tymczasem, no i jeszcze tutaj fakty historyczne, które możecie sobie śmiało przeczytać. Ja tego wam czytać z kolei nie będę. Oczywiście tutaj panie letnich obyczajów, co do których można mieć pewne... Tutaj można sobie przeczytać, co ten cały proceder mniej więcej oznacza. Ja bynajmniej na tym kanale publicznie się oczywiście zgłębiać nie zamierzam, no bo wiecie. No ale w każdym razie, no i to by było na tyle. Więc moi drodzy, z tego odcinka Assassin's Creed Identity, 7 już, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się prawdopodobnie za raczej dosyć niedługi czas. A tymczasem żegnam się z wami.
Do zobaczenia za niedługo w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Identity, tym razem misji 8, którą rozegramy pod czerwonym słońcem. A która to misja będzie polegać na... A to ciekawe rzeczy. No i jestem też zainteresowany tymi outfitami asasynów. A póki co to na razie. Widzimy się prawdopodobnie za niedługo, ale na pewno na mniej niż miesiąc. Także cześć. Do zobaczenia. Za niedługo. Już się powoli zbliżamy do końca tej pasjonującej serii.